Słowa Ewangelii według świętego Jana. Obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Potem Jezus, świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło pismo, rzekł: Pragnę. Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na chizop gąbkę nasączoną octem i do ust mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: Dokonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha. Ponieważ był to dzień przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat, ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem, Żydzi prosili Piłata, żeby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z nim byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok, a natychmiast wypłynęła krew i woda. Ewangelia świętego Jana w przejmujący sposób opowiada o męce i śmierci Chrystusa. Jest to opowiadanie pełne dostojeństwa, majestatu, tak jakby to były królewskie gody. Rzeczywiście, uważny czytelnik zauważy, że każdy element tej długiej narracji, począwszy od prezentacji Jezusa na dziedzińcu pałacu Piłata, po śmierć na krzyżu, nawiązuje do żydowskiego rytuału weselnego. Najbardziej wymownym znakiem tej ceremonii jest otwarcie boku Jezusa włócznią Malchusa. Tak jak bok Adama otwarty został podczas jego snu i z żebra wyjętego z jego boku utworzył Bóg małżonkę dla Adama, Ewę, tak z przebitego serca Jezusowego rodzi się Kościół, małżonka Zbawiciela. Świadkami tych narodzin, niejako akuszerami, są święty Jan Apostoł i Maryja, Matka Jezusa. Jezus z wysokości krzyża wypowiada swoją ostatnią wolę, swój testament. Pragnie, aby święty Jan i każdy z nas wziął Maryję do swojego domu. Jezus dał nam Maryję za naszą matkę. Ta, która była wierną uczennicą Mistrza z Nazaretu, teraz staje się nauczycielką Kościoła, nauczycielką każdego z nas. Czego chce nas nauczyć Maryja? Przede wszystkim wrażliwości na Boże Słowo i otwartości w przyjmowaniu Go. Maryja uczy nas również medytacji Słowa Bożego, która staje się płodna w dobre uczynki, miłości zdolnej do wielkich poświęceń, wiary niezachwianej pomimo życiowych trudności, nadziei, która nigdy nie obumiera. Maryja, nasza Matka, uczy nas, jak budować prawdziwą, żywą relację z Bogiem, dzięki której nawet dziewicze życie staje się płodne.